Hej, cześć! No i zaczynam kolejne nagrywanie, tak jak wam obiecałem, zaraz tutaj zacząłem nagrywać kolejny odcinek, jeżeli chodzi o dalszą część zaburzeń odżywiania, pogadanka przy World of Warcraft, gramy sobie tutaj elfem. Ostatnio mówiliśmy sobie o mikro-makro składnikach, jak je rozróżnić, natomiast dzisiaj sobie poopowiadamy o pozostałych składnikach pożywienia, tak? Powiem tak, w naszej diecie, którą spożywamy, to dostarczamy około 100 tysięcy różnych związków. W kawie mamy około 1000 różnych związków. 300 ogólnie to są składniki pokarmowe. Tak? Takie. Natomiast kilka jest niezbędnych. Nie są to jakieś wybitnie. Reszta nie jest jakieś wybitnie. Są to jakieś wzmacniacze, są to różnego rodzaju aromaty, przyprawy, związki pochodzeń naturalnych roślin. No, jest też i chemia, więc to wszystko jak spożywamy, to dostarczamy do swojego organizmu dużo różnych dziwacznych rzeczy, prawda? Dużo różnych związków. Natomiast trzeba sobie powiedzieć o takim dość ważnym elemencie, jakim są włókna. I mamy różnego rodzaju włókna. Celuloza, aktyny, pektyny, gumy, to są to takie związki, które występują w warzywach, występują w owocach, występują w zbożach i pozwalają nam na poprawną motorykę przewodu pokarmowego, tak? Polega to głównie na tym, że to zapobiega, nie wiem, uchyłkowatości jelit, zapobiega jakimś zaparciom, ale również po co są te włókna? Po co my mamy w ogóle, o, no mamy jabłuszko, nie? Po co mamy jeść tego rodzaju warzywa, owoce, dużo jabłek na przykład, czy czegokolwiek, tak? No niestety okazuje się, że dieta uboga w tego, a może tędy wejdziemy do tej chatki, że dieta uboga w tego rodzaju włókna, niestety, ale to już jest w medycynie dość znana sprawa, przyczynia się do upośledzenia eliminacji, wiecie, substancji rakotwórczych, które są wytwarzane w jelicie grubym przez bakterie. Te substancje nazywają się substancjami kancerogennymi i one upośledzają. Tutaj mamy z szafeczki wziąć jakąś taką ładną rzecz. I niestety one upośledzają tego rodzaju działanie, przez co jednoznaczne badania nam pokazują, że jeżeli mamy mało włókien w diecie, no to zwiększa częstość raka jelita grubego. I tutaj niestety, jeżeli mało jemy tego rodzaju włókien, mamy większe prawdopodobieństwo, nieważne, jest oczywiście ochrona genetyczna ważna, ale mimo wszystko ryzykujemy, jeżeli będziemy jedli mało tych właśnie włókien, tak, w organizmie, więc jest to dość ważna sprawa i wydaje mi się, że no niestety, ale powinniśmy jakoś sumiennie, codziennie, chociaż jakaś elita mnie trochę się zawieszam, ale powiem wam jedną podstawową rzecz, że chyba będę musiał od niej uciec. Natomiast powiem wam, kontynuując ten przerwany wątek, to powiem wam, że właśnie dieta uboga włókna niestety powoduje raka, natomiast jelita grubego przyczynia się do niego i to dość mocno. Natomiast korzystny wpływ tych włókien, oprócz tego, że nam zmniejsza ryzyko, to dodatkowo może nam pomóc w leczeniu, także laków, nie wiem, otyłości, mówię o żylakach odbytu, no to są takie mało przyjemne tematy, ale istotne, tak, ponieważ może jesteśmy młodzi, nas to nie interesuje, ale w rodzinie mamy wiele różnych osób, które no już czasami wymagają pewnej profilaktyki, prawda? Więc to jest dość ważne, tak? Więc to jest właśnie ten. I może pamiętacie odcinek, dotyczący węglowodanów. I na przykład rozpuszczalne włókna są, które znajdują się w owocach, warzywach, ziarnach. I wiecie, dlaczego one też są po części? Dlaczego na przykład warzywa, jak takie jabłka, mają niską glikemię? Jeżeli nie pamiętacie, co to jest glikemia, polecam zajrzeć do odcinku z węglowodanów i tam jest wszystko opisane, że co to jest glikemia, jak ona działa i tak dalej. Nie uwolnię się od nich, coś czuję. Jak to wygląda ze stężeniem cukru we krwi, jeżeli chodzi o glukozę? I potem będziemy mogli sobie powiedzieć, że włókna, jeżeli przypomnicie sobie, co to jest glikemia, bądź pamiętacie, to włókna powodują zmniejszenie tej glikemii. Dlatego właśnie warzywa i owoce tą glikemię mają mniejszą. Oczywiście po odcinku uciekamy, ale nas to nie boli. No i
to jest dla nas ważna informacja, tak? Że automatycznie jest zmniejszony wyrzut insuliny również przez trzustkę, tak? Stąd niski indeks glikemiczny u tych, w tych owocach, w tych warzywach, tak? I klasyczna dieta zachodnia dostarcza nam niestety, tylko 12 gramów na dobę włókna, to jest uboga, ponieważ dzienne minimalne zapotrzebowanie to jest 30 gramów. No i wymaga to jakiejkolwiek zmiany, tak? Więc jeżeli oprócz tego, że dbacie o swój profil lipidowy, jedząc warzywa i owoce, to do okazji również dostarczacie do swojego organizmu włókien. I wydaje mi się, że jeżeli tak będziemy sobie systematycznie wrzucać tam po jednym filmiku dziennie i będziemy razem się zastanawiać i jakieś częściowe fragmenty, szczątkowe fragmenty tych filmów zapamiętywać, to potem, jeżeli już będzie kolejny i kolejny filmik, to nasza wiedza będzie się zazębiała, uzupełniała. Tak to wygląda w naukach, tak? W medycynie bardziej jest to widoczne, że dzięki temu będziemy mogli się nie tylko sprawdzić z naszą wiedzą, ale również i ją usystematyzować, powiązać pewne fakty, co się robi przydatne. Jeżeli ktoś nas pyta o jakąkolwiek rzecz, to wtedy bez problemu będziemy mogli mu ją rozszerzyć, prawda? I to jest fajne. Dlatego właśnie te pogadanki mnie tak bardzo interesują, ciekawią i lubię sobie pogadać. Tutaj chciałbym, żebyście również tutaj słuchali, bo jest to... Ja wiem, zawsze człowiek chce swoje pasje przerzucać na innych, tak? Chociaż nie zawsze mogą być zrozumiałe, czasami trudne, dla niektórych może to być bełkot, ale dla mnie jest to, fajna sprawa, tak? I są to takie podstawy, no akurat każdy z nas musi jeść, żeby żyć, więc warto czasem wiedzieć, co jemy, żeby się tutaj można w jakikolwiek sposób ochronić. Więc fajnie, dobra, dziękuję Wam. Dzisiejszy odcinek był bardziej o tego rodzaju sprawach, więc nie tylko lipidy, ale również i nowotwory. Możemy sobie już to powolutku zazębiać, te wszystkie fakty. A ja Wam dziękuję za dzisiaj i słyszymy się w następnym odcinku. Cześć!